dorosłych. Także to jest udane przesłanie. Gratulujemy, Steven. A teraz oddam głos pani Rachel O'Connell. Rachel jest głównym oficerem do spraw bezpieczeństwa w BIBO. Ma niesamowitą historię kariery zawodowej po stronie badawczej, po stronie zabezpieczania interesów dzieci i młodzieży. Kiedy powołaliśmy nasz serwis, chcieliśmy upewnić się, że dzieci i młodzież będą w stanie do nas bezpośrednio zgłaszać się z wszelkimi trudnościami. W wyniku tego zrobiliśmy taką funkcję raportowania o wszystkich nadużyciach, która jest dostępna w internecie. Rok temu otrzymywaliśmy 40 raportów od dzieci i młodzieży. W tej chwili jest to 500 raportów w skali miesiąca. Instant Messenger jest dalej największym obszarem wykorzystywanym przez dzieci do raportowania. 65% raportów napływa przez MSN, ale również sieci towarzyskie, social networking są źródłem coraz to większej ilości raportów, zwłaszcza od moderatorów. BIBO tutaj ma bardzo dobry reżim, jeśli chodzi o monitorowanie tego, co się dzieje w sieci towarzyskiej. Są inne sieci, które pozwalają na raportowanie dzieciom różnych niewłaściwych zachowań i później to jest przesyłane dalej do CEOP-u. Z miesiąca na miesiąc procent takich raportów narasta. Mam nadzieję, że społeczności internetowe będą rozwijały się bez problemu, ale właśnie ze świadomością możliwych zagrożeń i z odpowiednimi instrumentami, aby tych zagrożeń się pozbyć. Rachel, oddaję Ci głos. Dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to ogromny zaszczyt, że mogę tutaj być z Państwem, że mogę być mówcą na tej konferencji. Niektórych z Państwa znam z mojej poprzedniej pracy, kiedy koordynowałam Safer Internet, plan działania na rzecz bezpieczeństwa internetu w Wielkiej Brytanii. Współpracowałam z Janice, także w tej chwili znów wracam do tej sfery, tylko w innym kontekście, ponieważ w tej chwili pracuję w społeczności internetowej, czyli mówię z punktu widzenia branży, z punktu widzenia przemysłu. Kim jestem? Jestem psychologiem kryminologicznym. Ja również spędziłam 10 lat badając profile psychologiczne pedofili działających w internecie i to trwa około 10 lat. Następnie jednocześnie 7 lat spędziłam nad prowadzeniem badań nad tym, w jaki sposób młodzi ludzie korzystają z internetu, tak aby stwierdzić, w których punktach są szczególnie narażeni na ryzyko, jak uczynić internet bardziej bezpiecznym narzędziem, tak aby trudniejszy był dostęp do młodzieży po stronie pedofilów, również aby zwalczać bullying, okrucieństwo, zastraszanie i w jaki sposób promować takie społeczności internetowe, gdzie będzie tolerancyjność, otwartość, chęć włączenia wszystkich członków. I w ten sposób poznałam również Michaela Bercha, który jest dyrektorem wykonawczym BIBO. I byłam naprawdę pod wrażeniem, jak duże wysiłki czyni BIBO po to, aby zapewnić bezpieczeństwo dla internetu, jak rozbudowane są funkcje edukacyjne i opieki nad klientem. Zaproszono mnie, bym dołączyła do zespołu BIBO, tak aby mój poziom wiedzy zasilił BIBO, ponieważ ja rozumiem, w jaki sposób opracowując nowe produkty obejrzeć je pod kątem potencjalnego ryzyka, jakie cechy zabezpieczeń należy wbudować, aby to ryzyko zminimalizować i zminimalizować ewentualny negatywny wpływ tej nowej technologii, która ma być wdrażana. Co jest również ważne, to to, że Steven powiedział, że jest w tej chwili jak gdyby przesunięcie paradygmatu, masowa ewolucja w korzystaniu z internetu. Tak samo dzieje się w naszej branży. Uznajemy,
i uznajemy ponad wszelkimi firmami, granicami wszelkich firm, że musimy razem współpracować coraz bliżej i coraz bardziej starać się wspólnie nad zabezpieczeniem sieci. Dlatego też w maju 2005 roku powołano również w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych grupę zawodową do spraw bezpiecznego internetu. My z nimi współpracujemy. To jest już organizacja z 7-letnią tradycją i w tej chwili wspieramy się również wiedzą i ekspertyzą informatyków, kiedy opracowujemy nowe produkty. Teraz kilka słów na temat społeczności internetowych, typu właśnie te sieci social networking. Ten filmik wideo będzie ilustracją, w jaki sposób interaktywny Peebo będzie odbierany przez użytkownika. Jako często rodzice i nauczyciele zastanawiają się, co tak dzieci przyciąga do tych nowych technologii. Te społeczności internetowe, które się tworzą w typie social networking, łączą sobie wszystkie możliwe dostępne technologie, technologie komunikacyjno-informatyczne i w ten sposób młodzież może bardziej wyrazić swoje odczucia, może rzeczywiście odnaleźć przyjaciół, może porozmawiać z przyjaciółmi ze szkoły. Także jest tutaj olbrzymi potencjał komunikowania się z rówieśnikami, natomiast jest również dużo szerszy potencjał. Patrząc w tej chwili na typowy profil Peebo, widzimy, że tutaj w środku mamy możliwość ściągnąć sobie, włączyć zdjęcie, wideo. Można też robić ankiety, zadawać pytania przyjaciołom, prosić o odpowiedź zwrotną. Można pisać blog, dzienniczek, w którym spisujemy nasze życie, przemyślenia, jaka jest wartość życia, jaki jest sens wszechświata. Cokolwiek nas zainteresuje, to wszystko może być zapisane w blogu i udostępniane. Nigdy przedtem w historii człowieka nie było tak dużego potencjału do tworzenia treści i komunikowania się z dużą ilością kolegów, koleżanek, rówieśników. Tej możliwości przedtem młodzieży nie dano. Dlatego proszę zrozumieć, że w tej chwili nastąpiło przesunięcie paradygmatu. Przesunięcie, które ma ogromne skutki dla społeczeństwa. I również trzeba spojrzeć na to z perspektywy socjologii. Starajemy się w ten sposób edukować ludzi do korzystania z gospodarki opartej na wiedzy, a nowe technologie mają być narzędziem pomocnym w tej mierze. A więc mamy młodych ludzi, którzy są twórcami treści internetowych. Społeczność młodzieży, ta e-generacja, elektroniczna generacja, która zna już tylko świat poprzez internet. Powiedziałam kiedyś mojej 9-letniej córeczce, że kiedyś były czasy, kiedy nie było komputera i ona nie mogła w to uwierzyć. I zapytałam, mamo, jak, w jaki sposób, jak ty mogłaś przetrwać? Także pomyślmy o bezpieczeństwie z punktu widzenia kuratoriów, władz szkolnych, nauczycieli, organów zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Spójrzmy na to wszystko oczami nastolatków, którzy już nie wyobrażają sobie świata. Nie wiem, czy w Polsce był Wielki Brat, Big Brother, ale to są takie reality show, gdzie... A, był Big Brother, tak jest. To są takie pokazy, gdzie inwigilowane są każde sekundy twojego życia. Tam, gdzie dorośli są wzywani do pokoju przesłuchań, gdzie rozmawiają z Wielkim Bratem. Tak więc, kiedy myślimy o prywatności, to trzeba zastanowić się, jak prywatność można sprzedać czy zakomunikować jako wartość ludziom młodym, którzy są przyzwyczajeni do takiej otwartości, do takiego środowiska. Oczywiście mogą mieć różne ustawienia chroniące prywatność, na przykład dostęp do twojej strony w sieci, które jest tylko umożliwione dla mniejszej grupy ludzi. Natomiast w trybie masowym liczba odbiorców gwałtownie rośnie. Tak więc trzeba to wszystko uświadomić ludziom młodym, że dostęp do ich informacji oni muszą zdefiniować, bo inaczej może być bardzo masowy. Czy zgadzają się Państwo z tym?
dlaczego role i obowiązki związane z tym są tak ważne. No, jest wiele obowiązków i są też ogromne możliwości dla branży i takie społeczności jak BIBO mogą w ten sposób zaangażować młodzież w dialog na temat tego, jak promować tolerancję i otwartość. Zastraszanie jest starsze niż internet. Tym niemniej w tej chwili poprzez społeczności internetowe możemy zacząć debatę na temat zastraszania. Pokażę na koniec mojej prezentacji wideo, które pokazuje, że młodzież naprawdę dyskutuje na te tematy. Także oczywiście są pola do nadużyć internetu. Mamy obowiązki z tym związane, ale trzeba też spojrzeć na to wszystko jako na nowe możliwości. Są również nowe wzory konsumpcyjne. Młodzi ludzie coraz mniej oglądają telewizję, tak, ale coraz więcej oglądają, siedzą przy internecie. Jakie treści można tworzyć dla młodzieży? Można tworzyć treści, programy, które będą rozwijały młodzież i które właśnie będą interaktywne. To są pozytywne wykorzystania BIBO. Po lewej stronie mamy takie krzyżówki BIBO, gdzie staramy się w tej chwili angażować młodzież, osoby młode, czytelników w projekty, które mają dobry wpływ na społeczeństwo. Mieliśmy ten projekt, aby zachęcić młodzież do zainicjowania takich inicjatyw, które są z pożytkiem publicznym. Na przykład, jeżeli mamy jakiś park, który jest zaśmiecony, to może skrzyknąć internautów i podjąć działania na rzecz sprzątania tego parku. Tak samo jeśli chodzi o politykę. Politycy w tej chwili korzystają z BIBO, żeby dotrzeć do młodzieży. Natomiast to zaczyna również uwrażliwiać ludzi na e-demokrację, e-obywatelstwo, postawy obywatelskie. Tak więc potencjał z takich społeczności jest niewiarygodny. Nanotels to jest tak akurat konkurs dla początkujących autorów, pisarzy, którzy składają swoje artykuły czy opowiadania i nagrodą jest opublikowanie. I tutaj trzeba powiedzieć, że mnóstwo prac napłynęło, a przy okazji powstały również eseje na temat jak pisać. I wreszcie zespoły bibowskie. Wiadomo, że młodzież interesuje się muzyką, dlatego też jeśli młodzież chce tworzyć nowe zespoły, nagrywać się i promować swoje piosenki, to jest to wspaniały kanał, żeby dotrzeć do rówieśników, aby szukać swojej autoekspresji drogą muzyki. Konkursy tańca to kolejny ciekawy temat. To daje możliwość uczestniczenia i wspólnej zabawy z innymi. Kate Modern. To jest taka mała historyjka. Jest to program czy serial, w który angażują się ludzie młodzi i daje to możliwość komunikowania wiadomości, w tym na temat bezpieczeństwa. Na ogół oglądalność idzie w miliony tego programu. I tutaj jest rzeczywiście niewiarygodny potencjał dotarcia do młodzieży. Wzory zaangażowania się. To jest ważne z punktu widzenia programowania programów nauczania w szkole. W jaki sposób najnowsze technologie mogą nas pomóc w procesie edukacyjnym? Trzeba pamiętać, że właśnie te wszystkie nowe technologie niosą ze sobą olbrzymi potencjał, który w dużej mierze jest niewykorzystany, niezrealizowany. Natomiast przejdźmy teraz do sedna sprawy. Zagrożenie dla bezpieczeństwa. Spójrzmy z punktu widzenia użytkownika sieci na poziomie 1.0. Komunikacja, ryzyko związane z zastraszeniem, a także z wabieniem młodzieży przez pedofilów. Treści. Treści, które są obraźliwe, które są szkodliwe i eksploatacja komercyjna poprzez reklamę. W przypadku środowiska Web 2, nowa generacja internetu, tutaj ludzie tworzą
stałą obecność. Przy na przykład wchodzeniu na Bibo, jeśli mamy swój profil na Bibo, to tworzymy godziny, pracujemy nad tym profilem. I jeśli ktoś jest tak strasznie długo na Bibo, to jednocześnie możemy ich nauczyć pewnych wartości, takich jak anonimowość, poufność i tak dalej. Jaka jest strategia Bibo, jeśli chodzi o zabezpieczenie młodzieży i dzieci? Mamy podejście 360 stopni. Niektórzy z kręgów policyjnych na pewno znają tą zasadę niskich kar. Czyli jeżeli mamy chronić kogoś w potencjalnym miejscu przestępca, to musimy pomyśleć, jak dana osoba, jakie ma słabe strony, jakie ma drażliwe punkty i następnie redukujemy ryzyko ataku właśnie w tym drażliwym miejscu, a jednocześnie powiadamiamy przestępców, że wszelkie próby ataku będą karalne i doprowadzą do skazania. Jak to realizujemy w praktyce? Na poziomie polityki mamy branżową, interbranżową inicjatywę i przy współpracy z ChildNetem, grupami nauczycieli i rodziców spisujemy minimalne standardy i najlepsze praktyki dla prowadzenia społeczności internetowych. W przypadku Bibo wszystkie profile są prywatne, same z siebie, defaultowo. Oczywiście tworzymy również programy edukacyjne i programy na wideo, aby pouczyć młodzież, za nią założą profil na Bibo. Staramy się również eliminować osoby poniżej 16 wieku życia z Bibo. Jednocześnie staramy się wbudować pewne zabezpieczenia, aby na przykład, nie wiem, profile szkolne nie były przeszukiwane przez osoby postronne. Staramy się zapewnić, że odpowiednio szybko reagujemy i mamy współpracę z policją i organami ścigania, aby reagować natychmiast na wszelkie raporty dotyczące nadużyć. Mamy wsparcie ze strony ekspertów i tworzymy odpowiednie instrumenty reagowania i odpowiedzi na wszelkie zagrożenia. Staramy się naszą lokalizację online również zabezpieczyć w możliwie najwyższy spokój. W jaki sposób traktujemy potencjalnych sprawców i sprawców rzeczywistych? Współpracujemy z nadzorami, z organami ścigania we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni. Tam, gdzie Bibo jest obecne, tam my mamy współpracę z policją. Tworzymy szkolenia dla policji, jeśli chodzi o naturę naszej działalności, jeśli chodzi o poziom ruchu na naszym serwerze, tak żeby po prostu przygotować już pole pod ewentualne raporty na temat podejrzanych czy niewłaściwych zachowań. Mamy również link do wysyłania raportów w sprawie nadużyć na każdej stronie. Zawsze pod profilem znajdziesz taki link i kiedy złożysz raport, to twoje informacje i informacje o stronie, o osobie, która cię zaatakowała, trafiają od razu do nas i do organów ścigania. To daje nam możliwość lepszego ścigania. Mieliśmy uruchomienie tego programu w sierpniu. I wówczas przyjechałam tutaj przy współpracy z NASK-iem i z hotline'em. Uruchomiliśmy tą możliwość w Polsce. Tak samo działamy zresztą w innych krajach. W jaki sposób dajemy nowe możliwości? Upodmiotawiamy użytkowników. Myśląc o ich słabych stronach, o ich drażliwych stronach, pamiętamy, że wchodzi tu w grę cały zakres również spraw emocjonalnych, bo młodzież z powodów emocjonalnych może być szczególnie wrażliwa i jak na to reagujemy? Mamy możliwość, na której użytkownicy, a mamy 37 milionów użytkowników, którzy są tak zżyci ze sobą i ze samą stroną internetową i to oznacza, że
jeden na sześciu nastolatków w Wielkiej Brytanii ma problemy emocjonalne. Taka jest statystyka. I to w związku z tym wielka możliwość do tego, żeby BeWell funkcjonowało jako platforma dla tych agencji, a także służb wsparcia, by były one obecne w BeWell. Także jeżeli ktoś czuje się w depresji, źle, jeżeli ma jakieś wątpliwości dotyczące zaburzeń jedzenia, to wtedy może postarać się znaleźć wsparcie w BeWell. Chciałabym także, żeby to była taka grupa polityki w Departamencie Edukacji w Wielkiej Brytanii. Musimy odpowiedzieć na problem dotyczący tego. Ja mam problemy z zaburzeniami żywienia. Wchodzę na taką stronę, która jest sponsorowana przez fundację, tym się zajmującą, i ja mówię, że taki jestem. W związku z tym mogę się poddać, być osobą słabą, która może następnie stać się celem ataków. Więc staramy się teraz zilustrować to, że są pewne złożone kwestie dotyczące tych problemów. Jest pewna grupa, która jest rozwijana, pracujemy nad nią. Chciałabym zaprosić wszystkich, którzy są zaangażowani w przedstawianie wsparcia emocjonalnego młodym ludziom, żeby się ze mną potem skontaktowali. I ja z wielką przyjemnością więcej informacji na ten temat mogę przekazać również dla Polski. Tutaj macie Państwo przykład takich kampanii. Współpracowaliśmy z Narodowym Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Dzieci we Wielkiej Brytanii. Starali się prowadzić kampanię, która była bardzo innowacyjna, bardzo myśląca naprzód na temat wykorzystywania seksualnego. Także jeżeli popatrzycie na te zdjęcia, to zauważycie, że dzieci uśmiechają się, ale za nimi jest maska. To jest taka ich prawdziwa, to jest takie ich prawdziwe życie. Te dzieci były wykorzystywane. Ale to nie to, że te dzieci akurat konkretne były wykorzystywane, ale tak po prostu wygląda kampania. Podjęliśmy również decyzję, że nasza grupa celowa to BeWell i powinniśmy starać się rozwinąć kampanię, która będzie się z nimi komunikować. Jak my to robimy? Przygotowujemy stronę profilową na BeWell i opowiadamy historię. Tutaj mamy Tanię. Tania mówi o tym, że ona ma taką child line, czyli gorącą linię. Zawsze ktoś się krytykuje, ona była w depresji. Ale mówiła, ja tego nie ukrywałam. Ja po prostu poszukałam pomocy. Zadzwoniłam na ten telefon zaufania. Widzicie Państwo, jakie komentarze się pojawiły wśród młodych ludzi. To jest niesamowite. Dają dziewczynce wsparcie, ale również starają się prowadzić z nią dialog na temat problemów, które wpływają na innych ludzi. Umieściłam to po to, żeby zaprezentować Państwu ilustrację tego, jak bardzo jest to mocna platforma, jak bardzo pomocna. W ciągu jednego tygodnia dostaliśmy 1400 pozytywnych odpowiedzi dotyczących tej kampanii. Ludzi, którzy mają komentarze, chociaż tak to może nie wyglądać. W jaki sposób wprowadzamy to do programów uczenia w szkołach? To jest jedno z wyzwań, które przed nami stoją. Co robi sektor? Jest wiele inicjatyw dotyczących różnych sektorów. Mamy podejście oparte na partnerstwie. BeWell, MySpace, AOL, Facebook. Główni gracze współpracują ze sobą po to, żeby stworzyć materiały edukacyjne, które będą dostępne w całej Europie. Także mamy ogromną ilość pracy, która jest wykonywana w całym sektorze. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy potencjał wykorzystywania tej technologii komunikacyjnej, a także współpracy z państwem. A teraz chciałabym przedstawić przykład tego, co zrobiliśmy w BeWell pod kątem bezpieczeństwa. Stworzyliśmy tutaj cały obszar. Zrobiliśmy badania z rodzicami oraz nauczycielami młodych ludzi i powiedzieliśmy, czego oni nie wiedzą, co uważacie, że oni chcieliby wiedzieć i w jaki sposób możemy wypełnić taką lukę w wiedzy, którą wy jako rodzice właśnie moglibyście wypełniać. Czyli cała grupa rodziców przekazywała nam informacje. Niektórzy rodzice w ogóle mówią, że mogą nie mieć dostępu do internetu w domu, mają słabą sytuację gospodarczą, ekonomiczną, różne problemy się pojawiały. Pokazałem niektórym z nim takie wideo, które było przygotowane przez BeWell. I zapytałam, czy potrzebujecie jakiś pakiet informacyjny, jak mogę odpowiedzieć na te problemy. Ich odpowiedzi głównie były takie. My potrzebujemy jakichś filmów, dokumentów animacyjnych, żeby wspólnie z dziećmi usiąść, pooglądać to przez 10 minut, powiedzieć, jakie są główne tematy, o których powinniśmy ze sobą porozmawiać. To jest nam potrzebne, po prostu. Takie proste rzeczy, do których możemy mieć dostęp. Rodzice, nauczyciele powiedzieli, tak, moglibyśmy tym pomóc, ale chcielibyśmy, żeby było to wprowadzone do programu szkolnego, ponieważ te programy są bardzo zapchane teraz, także potrzebujemy specjalnego miejsca w programie na to. Stworzyliśmy w związku z tym taki materiał pomocniczy do nauki w szkołach, a także dla pomocy edukacyjnej dla rodziców. Mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ nasza rada edukacyjna bardzo pomaga w przygotowywaniu takich materiałów. Tutaj widzimy dziewczynkę, która rozmawia z
z koleżanką mówi, cześć Sara, to jest fajne. A potem ona opowiada, jak wygląda cały jej dzień, a także spotyka się z jakimiś innymi dziećmi, które stają się coraz bardziej obrzydliwi. No, Sara, jaką masz dzisiaj bieliznę i tak dalej, ponieważ no, jakieś tam takie problemy się pojawiają. Także jest to wideo, które naprawdę ma duży wpływ. Także jeżeli to zadziała, mam nadzieję, że zadziała, to taka jest technologia. Żebyście weszli Państwo na Bibel Safety Video, po to, żeby obejrzeć te filmy wideo. Jest to bardzo silne przesłanie, które możemy przekazać w formacie wideo. Współpracujemy z rodzicami oraz z rodzicami oraz nauczycielami. Przyjmujemy podejście 360 stopni. To są dzieci, z którymi współpracowałam. Niestety jakość dźwięku jest zbyt słaba do tłumaczenia. Chciałam Państwu przekazać te materiały wideo ze względu na to, że prowadziliśmy strategię zaangażowania w szkole. Te dzieci są w wieku między 14 a 16 lat i zachęcamy ich do tego, żebyście myśleli o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, a także pozytywnego użycia internetu, ponieważ młodzi ludzie nie chcą zbyt wiele kazań. Chcieliby przyjąć różne tematy, a potem stworzyć swoje własne materiały wideo, na przykład przy Waszej pomocy. Jestem przekonana, że można to będzie wprowadzić również do takiej polityki zwalczania zastraszania w szkołach. Także to właśnie młodzi ludzie będą tworzyli w szkołach. No tak jest w Wielkiej Brytanii. Młodzi ludzie tworzą swoje materiały albo dodają swoje materiały do takiej polityki zwalczania zastraszania. Jest to ciekawe narzędzie do prowadzenia tych działań w internecie. Odpowiadają na problem zastraszania oraz przemocy. Jest to potencjał, który istnieje w związku z wykorzystywaniem technologii informatycznych, a także pomocy przy wykorzystaniu zaangażowania młodych ludzi. Mogą oni uczestniczyć w sposób aktywny i to pomaga nam odwrócić kwestie takie jak zastraszanie. Mamy dialog szkolny, który trwa w tej szkole na temat zastraszania, a także zastraszania w cyberprzestrzeni. Było to doświadczenie pełne inspiracji, żeby widzieć, jak ci chłopcy prowadzą warsztaty i jak rozmawiają z młodymi ludźmi. Także myślę, że częścią komunikatów, które chciałabym z Państwem zostawić, jest taki, tak można to źle wykorzystać, ale istnieje również potencjał wykorzystania tego w sposób pozytywny. Możliwe jest zaangażowanie młodych ludzi w dialog po to, żebyście mogli Państwo mieć taką wspólnotę, która będzie mogła promować tolerancję, szacunek, a także włączenie. Kiedy ludzie są zastraszeni, to czasami ktoś to obserwuje, ale nie chce widzieć. Kiedy prowadzimy jednak w całej szkole dialog na temat takich problemów, to ludzie stają się upodmiotowieni i są mniej zastraszeni, w związku z tym raportują tego typu zdarzenia. To są technologie komórkowe, Bibel. To jest tworzenie sieci. Kolejna ewolucja to przejście na wartość mobilną, a potem przechodzimy na kolejne tematy dotyczące tego, w jaki sposób ludzie się łączą ze sobą, jakie są ryzyka związane z tym. Ludzie pracują ze sobą w całej inicjatywie, rozwijając również bezpieczne ramy wokół. Jeżeli Państwo chcielibyście się na ten temat więcej dowiedzieć, to ja z przyjemnością podzieliłabym się takimi informacjami z Państwem. Także, by podsumować, to są moje dane kontaktowe, rachelbibel.com. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że tutaj jesteśmy. Cieszymy się bardzo z naszej wzrastającej obecności w Polsce i również mamy podejście angażujące wiele osób, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w innych miejscach. Także proszę się ze mną skontaktować. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie. Okay, I'm sure you...
Dziękuję. Jestem przekonany, że razem ze mną Państwo podziękujecie Rachel za taką pouczającą prezentację. Chyba zwróciłaś uwagę na to, że Beeple ma 77 milionów, nie, 37 milionów użytkowników. Mogę dać wszystkim Państwu zadanie. Tu jest 273 osoby. Do końca tego tygodnia Państwo podłączycie się do Beeple i to będzie fajnie, prawda?